Dziękuję bardzo, szanowny panie marszałku, panie ministrze. Bardzo pięknie pan mówił, między innymi w odpowiedzi na pytanie pana posła Chmielowskiego użył pan sformułowania... Słyszał pan, panie ministrze? Dziękuję. Użył pan sformułowania, że politycy nie powinni się interesować, jaki beton się daje na budowę drogi, kto to buduje. My się nie interesujemy tym, jaki beton, kto buduje drogę, tylko interesujemy się tym, co mówi społeczeństwo. A skoro się zwracają do nas o interwencję, więc musimy interweniować. Dlatego też moje pytanie będzie, uważam, zasadne. Dlaczego czekano aż 14 miesięcy na wytyczenie objazdu tego wiaduktu? Czy to nie jest tak, że dopiero po interpelacji właśnie nas, posłów, w ministerstwie coś drgnęło i obudziły się sumienia, aby wytyczyć ten odcinek, aby ludzie na trasie północ-południe mogli przejechać zamiast 3 km 30-kilometrowym objazdem? Dlatego też ja liczę na odpowiedź pana ministra, dlaczego długo czekaliśmy na ten objazd, bo może planowany objazd całkowicie zastąpi ten wiadukt, mimo że pan tu się przed chwilą deklarował, że będzie inaczej, ten wiadukt zostanie ukończony. Także proszę o odpowiedź.